Hello, dzisiaj jest Dzień Morza i chyba na całym świecie jakieś święto wody. No to jadę do wody, do Zatoki Puckiej. Taka sytuacja, piątek, godzina 13. Hejka. Trzeba płacić w tygodniu? Tak. No to płacimy. Puck rozkopany, trzeba było objeżdżać, ale jest gites. Idę na tą plażę, gdzie na początku z Odynem i ze Zbigniewem trzepaliśmy. Zobaczymy. Jeszcze nie wiem, ile wody jest, czy jest więcej, czy tak jak ostatnio. Ale już niedaleko. Wody przybyło. Ale to nic. Gołębie. I był kapselek. Kolejny sygnał to jest 5 groszy nowożytne. Jestem tak do kolan, ale idę tam dalej. I jest ładnie. Jest ciepło. Jest monetka. Jest wypad. Wczoraj byłem nad jeziorem tak wiało i zapomniałem ściszyć słuchawek. Ten kapsel mi chciał łeb rozwalić. Kapsel od dzika. Idę dalej. Na brzegu 51 sygnał. Jest ziko. Czerwone jak cegła. Git majonez. Tuptam tutaj, bo tu woda zabrała dosyć piasku. I obok złotówki jest kolejny pieniądz. 50 groszy. Takim też czerwonym na locie. Myk do kapselków. Sygnał 51, taki pieniężny. To nie jest pieniądz? Czy gdzie jest pieniądz? Co? A jest pieniądz. 20 groszy obstawiam. A nie, 50. O, dwa ziko. W 2 minuty jestem zarobiony. Później to umyję, żeby daty zobaczyć. Podejrzewam lata 90. bardziej. Tak odsłoniło morze. I jeszcze 10 groszy. Wypadło se. I tak se tuptam. Kolejny pieniążek. 10 groszy. No, sygnał 82. Ruskie tabletki jakieś czy coś. Musiały być mocne, bo są w aluminiowym opakowaniu. Jeden grosik prawie na wierzchu. Nowożytny. Myk do kieszeni. 10 groszy. W takiej rzece przy zatoce. Jest kawałek zapięcia od jakiejś, nie wiem, biżuterii, może nie, coś aluminiowego. Sobie tu brodzę. Za chwilę skakuję do morza. Takie ostre dziadostwa też są na plaży. Dosyć ostre. Myk do kieszeni. I myk, 50 groszy. Wygrzebany sygnał na 67. Jest pieniądz! 2 ziko. Ale zajechane jak nieludzkie stworzenie. Ale głęboko było. Głęboko było w tej wodzie tutaj. Liczy się. Sygnał na wierzchu. Takie coś. Coś od paska. Albo coś tak z tyłu. Idę dalej. A jeszcze puszka wpadła od piwa, też ją wziął. No już jestem w wodzie. I sygnał na 50 groszy. I jest monetka. I muszelki.
i 20 groszy. To jest kolejny sygnał na pieniądz jakiś. Jest troszkę tej kaski tutaj. Po kilku monetach wpadł guzik. Taki o, pompowany. Sygnał nie płytki. Jestem do kolan. I patrzcie to. Telefon chyba. Tak, to jest jakaś komóra. No, się otworzyła. Garacik spadł do wody. Jakiś telefon z dawnych lat, z tamtej epoki. Myk do kieszeni. Sygnał 53. Jest w sicie. Widziałem okrągło. Co? Okrągło. Obrączka bo pierścionek. Pokaż się tutaj. Już chyba wiem co to jest, ostatnio podobny znalazłem. Zbigniew mówi, że ona zmienia kolory jak coś tam, coś tam. Chyba to jest to, jak mi się wydaje, miedziana. No jest myk, idziemy dalej. Padło jeszcze parę monet. Tu mamy grosik. To chyba ostatni sygnał. Będę się zawijał. Na razie ho. I tak jak powiedziałem, tak nie zrobiłem, bo nie wymyłem fantów. To jeszcze jakaś monetka się schowała. Zapomniałem całkiem. W monetach ponad 6 zł. Dokładnie nie pamiętam ile. Śmieci takie. To badziewie było przy brzegu. Głęboko. Tulipan. Jakiś debil zbił wódeczkę i olał temat. Z fajniejszych rzeczy to ten pierścionek miedziany, już długi taki, a z dziwnych rzeczy to telefon taki jakiś prehistoryczny. Taka sytuacja, nie wiem czy w ogóle za mojej kadencji one jeszcze były, jakiś z innej epoki. No i tyle. Było elegancko. A jeszcze guzik mi tutaj zwiał. To są moje skarpetki do wody. Czerwone. Wełniane. Także pozdrawiam. Jutro z Zbigniewem i z Piotrem się widzimy gdzieś. Chyba w słonej wodzie. Trzymajcie się. Narciarz.